Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Dziś widzimy się w bardzo malutkiej, a równie bardzo przyjemnej gierce o nazwie Stacklands. Gierka od studia Sock Pop, twórców wielu ciekawych, specyficznych, ale też wspaniałych małych gierek i cóż. Tym razem stworzyli wspaniały symulator budowania miasta z kart. A jak to się prezentuje, jak to wygląda, z czym to się je i tak dalej. Dziś postaram się sprawdzić razem z wami w tym odcinku. I tak jedna tylko rzecz, którą muszę zrobić, to wyłączyć kompresor. Gdyż muzyka tutaj jest... No, powiedzmy mi tak na tyle cicha, że nie potrzebuję kompresji, która będzie, wiecie, jeszcze to przyciszać. Więc tak, żeby nie było, jest to moje pierwsze uruchomienie gry. Więc będziemy dosłownie uczył się z wami w to grać. Ale teraz bez zbędnego marudzenia. Start, new run. I jakieś opcje. Unlocked. Nie jestem pewien, o co chodzi. Peaceful mode. No enemies in peaceful mode. Powiem szczerze, chyba nie rozumiem, o co chodzi. Jakieś długość księżyców. Powiedzmy, że zostawimy wszystko oryginalnie. Start i... Stacklands, Booster Pack, New World. Tak chyba, jak mówiłem, jest to gra o karcianym budowaniu miasta. Co ciekawe, spacją możemy zatrzymywać wszystko. Tak teraz odkryłem szybko. I tak, klikając, robimy openinga. W Atau mamy... Villagera, który ciężko pracuje, ma jakieś prędkość tak o 2 sekundy, 60% szans na trafienie, 1 do 1 obrażeń. Krzak z jagodami pysznymi na nim, kamyk. Twardy jednak, uderzalny i o, tam czas nam jakiś leci. Okej. Okej, to nie możemy właśnie spacją pauzować i tabem przyspieszyć. Drewno oraz coś jeszcze tutaj dostaliśmy. Monetka. Okej. Teraz mam przyciągnąć osadnika na krzaka. Zobaczymy, co daje, z tego będzie. Jakieś dwa questy mam wykonać, żeby dostać nową paczkę? Nie rozumiem, ale mniejsza. Dostaliśmy za to berry, achievement. Berry. Puncha Rock. Dobra, zaraz się tym zajmiemy, tylko... Wiecie co, może od razu, jeśli on tak ma ciągle siedzieć na krzaczku, to chyba lepiej byłoby robić to, co nam każą póki co. A z czasem może zobaczymy więcej. I tak, jeszcze tak tylko słowem wstępu powiem. To wszystko będzie tylko w formacie takiego sprawdzenia. Gierki nie ma co liczyć na więcej. Bo to jest malutkie, przyjemne, do relaksu i dziwne by byłoby w sumie robić z tego serię, ale mniejsza. Skromne początki, paczka jest teraz dostępna. I co teraz? Sprzedaj kartę. Okej, ale jak? To co tutaj? Bo to jest jakiś napisel. Achievement kasa. Okej, zmienimy co teraz. Wracaj na krzaka, ja zrobię tak i... O, widzę, że tutaj można też ściągać kilka naraz i... Okej. Booster Pack, Humble Beginnings. Klucz, który jest po coś. Krzaczek oraz drzewo. O, i w ogóle mam teraz jakieś większe osiągnięcia, czym zadania. A, dobra, cichaj tutaj, informatorze. Mamy bić drzewo, więc... Pobijmy drzewo, z którego dostajemy drewno i tutaj mamy jakieś... krzemień, którym można robić ognia, ale okej. Zamiast tego zrobimy to w ten sposób. Chciałem, wiecie, nas zbajerać jeszcze, ale tak, już trzeba jeść, jak się okazuje. Feed villagers. Okej. Czyli villagerzy żrą. Ten zeżrał tak dwie jagódki, jest najedzony, zacznij nowy księżyc. Okej, dobra, czyli widzę, że tutaj chyba jest potrzebne, ile jest zjedzenie. Ile jest potrzebne do zjedzenia? Ile mamy? Tutaj jest jakieś monety, a tu 6 na 20. O, ile możemy mieć kart? Ile to? Tylko 20 kart możemy mieć? Trochę dziwne. Ale dobra, mniejsza. Sprzedajmy drewno, sprzedajmy patyk i...
sumie nie wiem po co klucze, to pewnie będę potem płakał, ale sprzedajmy klucza. Kupmy usterka, w którym mamy królika. Puszysta maszyna do kupy. A tak 2,5 sekundy, 10% szczęsa i coś jeszcze. Tutaj soil. Jak działa soil? Co to jest w ogóle? Proste, powolne metody na sadzenie żywności. Okej. Okej, kolejny Humble Beginnings. Stone i berbusz. O, super berbusz. I zajmij się tym. Może to być błąd, ale... sprzedamy. I kupimy kolejnego. Wood, berbusz i tree. A i w ogóle mamy curve stick from wood. Okej, nie wiem do końca o co chodzi, ale tak. Mamy 5 na 2. Też nie wiem co to oznacza. Ale dobra, jeśli mamy 5 na 2, to zobaczymy, czy carve stick from wood, czy to jest dosłownie takie położne drewno i dostaniemy patyk, czy jak? Bo ja się nie do końca jeszcze rozumiem, chociaż patrząc na to, że coś się dzieje, to chyba tak. I... grało berybasz, chyba tam, i zauważyłem, że patyk jest warty 2, czy jakiś drewno jest warty 1. A da się coś z kamienia zrobić przy użyciu osadnika swoją drogą? Nie. A dobra, w takim razie przeróbmy drewno na patyki i posprzedawajmy patyki, będziemy bogaci. I takie sprawa tutaj. Za 50 sekund coś się z tego zrobi. Okej, super, jej. Więcej monet. Humble Beginnings. Idź na krzaczka, bo i tak nie ma nic lepszego. Kolejny krzaczek, jej, jak dużo. Kamyk i drewno. Trzeba nakarmić dziada, oczywiście. Okej, nakarmiony, super. Do widzenia. I tak, ile mamy? 4? A tutaj co? Kupa. Wygląda na śmierdzącą. Można ją sprzedać? Można sprzedać, dobra, już lubię tego dziada. Jeśli można sprzedawać kupy, to będziemy bogaci dzięki temu. Zdecydowanie będziemy bardzo bogaci. On sobie będzie tutaj skakał, a my będziemy na tym zarabiać. Dobra, Humble Beginnings kolejne. O, drzewko, kamień. A pójdźmy na kamień, czemu nie? Oraz jakiś house. Dwa razy wood, jeden raz stone i jeden raz villager to build a house. Okej. Zostawmy to sobie gdzieś tam. Widać, że tu można fajne rzeczy robić i... mamy krzaczka. Ładne krzaczki. I teraz mam w ogóle jeszcze zadanie, build a house. Co tam było potrzebne? Dwa razy wood, raz stone i raz villager. Nie mamy wooda. I raz stone. Funta zostawmy może, bo... kto wie, może być coś potrzebne. Tam było dwa razy stone, to nie raz stone, okej. Tak raz, to możemy dwa stone jeszcze sprzedać, kupić kolejny Humble Beginnings. Chociaż zaraz będziemy mieli nowe paczki. Okej. Odblokowaliśmy Seeking Wisdom. I Achievement Good Company. Nie rozumiem. Drugiego osadnika dostałem. Fajnie, teraz będę musiał więcej żreć. Ale dobra. A może w ogóle powinienem pauzować też bardziej, kiedy próbuję coś tutaj układać, wiecie, żeby nie tracić czasu. Okej, tutaj coś mamy. My nie wiem. Tak, berry. Mamy 4 berrysy, więc chyba przeżyjemy. Tam się jeszcze kolejny krzaczek robi. Kolejna kupa, to od razu sprzedaję. Mhm. Tym zauważyłem, że tutaj wypluwa, może jak tak to postawimy, to będzie wypluwać tak ładniej jakoś. Dobra. 21 na 20. A czy to oznacza, że co teraz? Mam więcej kart niż teoretycznie możemy mieć i padło 19. Achievement my creep. I jednak nie dowiem się, co to oznacza, że mam więcej kart niż jest dozwolone. Ale okej. Jej, wszyscy byli nakarmieni i kolejny księżyc. Zatrzymujemy. Wiecie, chcę tutaj wszystko rozsądnie przemyśleć. W takim wypadku może postawmy obu na krzaczkach. Wiecie, żywności trochę będzie brakowało za chwilę, więc to jest dobry pomysł. Chyba, że mamy jakieś konkretniejsze inne rzeczy. Create offspring. Czyli stwórz potomstwo. A tutaj główne zdanie. Odblokuj wszystkie paczki. Okej, no, ładne miejsce do mieszkania. Czym do życia. Wartość 3 monetki. Fajnie. Ale tak, póki co 3 monetki to chyba trochę za mało, jak na to wszystko. Potrzebujemy teraz dosłownie, jak tak widzę, na następny paczek 4, więc tak. A jeśli chodzi o potomstwo, to niestety, mamy zadanie stwórz potomstwo, ale będąc szczerym, ni cholernie wiem jak, no w sensie, no,
Gdyby to było w rzeczywistości, to okej. Okay. No, to jest prosta sprawa, ale w takich grach jak to nigdy nic nie wiadomo, więc tak. A skończyło ci się tutaj, to szybko przejdź na kolejne drzewo. Nawet nie wiem po co, chociaż... W sumie drzewem po co? Nie, chyba nie wiem. Dobra, kolejny krzaczek. Mhm, super. Królik nadal se skacze w losowe miejsca. A, dobra, wiecie co, tego flinta jednak sprzedajmy. Łatwiej będzie nagromadzić... patyczek, jak miło. A właśnie chciałem powiedzieć, że łatwiej będzie nagromadzić na Seeking Wisdom. Nawet to mamy i tutaj są cztery karty. Okej. Okay. Drewno. Dwa pomysły i... Drzewo. Co tu mamy? Cegły. Trzy razy kamień i... Osadnik, żeby stworzyć cegły. Okej, okay, będę wiedział. A tutaj garden. Raz soil, dwa razy stone, dwa razy wood. I villager. Okej. Okay. Okej, okay, czyli musimy... z tego co rozumiem, musimy... to teraz sprzedajmy. Chwila, zatrzymajmy, bo trochę tutaj się gubię w tym wszystkim. Jeden raz soil mamy, ale tam na razie jagódka się robi. Właśnie, może tutaj składujemy przepisy. Tak, tutaj będziemy składować budynki, tu przepisy. Tak, będzie dobrze. I przy okazji jeszcze to muszę pousuwać. Tak. Na ogród. Soil mamy, kamień nie mamy, drewno mamy. I osadnik, okej, czyli to nie problem. Cegły, trzy razy kamień i osadnik. Nie mam kamienia, nie sprawdzimy. I dom to już znamy. Okej, drewno tutaj, kupa tutaj. W sumie nie mam kamienia, co... Nie wiem, czy czekać na Seeking Wisdom. W sumie możemy, mamy i tak czwórkę, to od razu kupujemy. I co tym razem tu mamy? Campfire. Stick, flint, to start a campfire. Mhm, kupa. Nie wiem, czy ona mi wypadła stamtąd, czy co, ale tak sprzedajmy. O. Lumber camp, trzy razy wood, jeden razy stone. Okej. Okay. Obóz drwali. Mhm, ładnie tam dorzucimy. O, patrzcie, mogę przynosić królika. Zaskakujące. I rok. Dobra, dobra. Wiecie co? Szczerze, mam farta. Dostałem dokładnie to, co chciałem. I tak, jeśli trafimy na flinta, to zdecydowanie będziemy musieli go sobie zostawić. Po prostu... czuję, że ten flint może być potrzebny do czegoś większego. I okej, okay, dwa razy stone, dwa razy wood. To tak, zacznijmy już tutaj kompletować stony i woody. I można twórzmy sticki, żeby w sumie trochę się wzbogacić. Czemu by nie? I teraz tak, campfire. Jeden stick będzie mi potrzebny do niego. A właśnie, przy okazji mam dwa króliki. Ale tak, na razie nie stać nas to. Tak, skupmy się po prostu na tworzeniu... jak to się nazywa? Innych kwestii, okej, okay, wszyscy. I... jak mam za dużo, to mam sprzedawać karty, po prostu. W sumie co jest tutaj takie... tych recept nie pamiętam za bardzo. Tutaj cegły akurat pamiętam, trzy kamienia, więc to może sprzedajmy. Pamiętam, gdzie błąd, ale tak. I tutaj flint i patek, jeśli się nie mylę, więc... To bym się nie mylił. Jeszcze muszę dwie karty, to... Chyba drewno. I zacznijmy nowy księżyc, dobra. Jak sytuacja jest jaka jest, to od razu Seeking Wisdom. I może Humble Beginnings, nie wiem. W ogóle da się zobaczyć, jakie są karty w środku, z tego co widzę, ale dobra, mniejsza. Co tu mamy? Shed. Jeden wood, jeden stone, jeden stick. I jeden villager do zbudowania sheda, okej. Query. Kolejny jakiś zaawansowany budynek. A właśnie, tutaj można tak to składować ładnie, dobra. I shed, okej. A ostatnim kartą jest tutaj rock. O, oczywiście, rock. Super. I tak. W sumie... Jak się zbudować sheda? Po jednym wszystkiego w sumie. A, to może być proste. Gdyby nie to, że nie mam drewna, to bym skorzystał. Mamy flint, fajnie. A aż wezmę Humble Beginning w sumie. Czemu by nie? A tutaj można łatwo zdobyć drzewa i tym podobne rzeczy. O, rat? Co? Halo, co jest? Mam szczura, który zaatakował mi osadnika. O, ale... Wygraliśmy. O, shoot! Rat! nie wierzę. Mema sobie wrzucili z tej nazwy, ale okej. Okay. A co mieliśmy tutaj zrobić? A tak, szada chciałem spróbować, dobra. Skończyły nam się krzaczki, to zajmij się tym. Czemu nie? Szad to był kamień, drewno i... O, kupę sprzedajmy. Kamień, drewno i
Patyk, dobrze kojarzę. Dobra, ty idziesz na Roka. A jednak zmiana planów. Zobaczymy, co to w ogóle zrobi. Mamy strasznie dużo kart swoją drogą. Quest completed, kill Arad. I inny quest, have 5 ideas. Nieźle. Właśnie, ty nie masz nic do roboty? To idziesz tutaj. Chociaż nie. Zaraz będziesz mógł niby zająć się tutaj czymś, ale czy... Nie musimy tego robić. A właśnie, chwila, stop. Zajmij się... Źle. Czym się zajmij? Jak to będzie działać? I szedł, co my tu mamy? Increases your card cap by 4? Okej. Okay. Bardzo dobra opcja. W takim razie może... Dobrym pomysłem byłby na spamienie więcej shedów. Flint nie byłby potrzebny do ognia, ale czy my chcemy na pewno ogień zrobić? Nie, na razie bardziej się przydadzą pieniądze na ewentualnie to Seeking Wisdom, ale to nie teraz, to później i skoro nie masz nic lepszego do roboty, to w sumie tak możesz sobie w sumie pozbierać jagódki. Czy to jest dobry pomysł? Dobra, no pozbieraj i mamy garden. Garden jak działa? Chyba tak samo jak soil, z tego co widzę. Tylko potencjalnie trochę szybciej. Ale okej, mniejsza. Eat. Super. All humans very fed. Wrap and solve. Za 10 i tyle. Jak się tym się udało. Fakt, szkiel składa się z wielu takich, okej. Jakieś stąd nowe coś, więc może warto byłoby się tym zainteresować. Nie no, 10 to jeszcze za dużo, więc... nowa idea. Stick. No, dzięki. Chicken, egg, to chicken. Okej, czy są tu jakieś kurczaki. Na patyka nie potrzebuję. Kupy. Przedaj kupy. Byłeś trochę zagubiony, może ten, zatrzymajmy szybko. Humble Beginnings, to był ten chyba najłatwiej zdobyć wszystko, więc... Dobra, z Humble Beginnings szybko, chociaż już trochę nie ogarniam. Growth? Takie bezużyteczne rzeczy nam tam dają, że głowa mała. Berbusz? W sumie... Może. Nie ukrywam. Czuję się trochę taki zagubiony w tym, co teraz robić i jak robić przez to wszystko, więc no. Mam nadzieję, że mi wybaczycie takie nieogarnianie ogólne. Dobra, w sumie okej. Okay. Jakoś sobie poradzę, muszę. No, tak właśnie stwierdziłem, że ta gierka jest fajna. Sobie teraz trochę się gubię też w tym, co mówić. Przez właśnie ten charakter taki specyficzny. Żeby nie było wszystko przyjemne, fajne, tylko... No właśnie, ciężko czasami znaleźć temat do rozmów podczas tego wszystkiego. A i teraz zobaczmy. Chicken, a po co zostawiam kurczaka? Kurczak i jajko to kurczak, to takie trochę oczywiste query. Przy okazji, 3 kamienie, tutaj lumberkam było 3 drewna, 1 kamień, okej. Będzie trzeba to spróbować zrobić później, a póki co... W sumie berry bash, czambusz. Okej, okay, kolejny shed, super. Aha, shedy możemy chyba w sobie zbierać w jednym miejscu. A niech będą tutaj, żeby nie zawodziały za bardzo. Shedy już chyba zapamiętam, co... Czekajcie, czy to było tutaj ciągle? Idea stick, idea growth, house, garden, land, lumber camp, shed, campfire. Serio? Wszystkie te rzeczy się tu zapisują. Od razu łatwiej trzymać limit. Dobra, to teraz full focus. Damy radę, musimy dać radę. Jakoś sobie z tym poradzić i... co ja teraz miałem zrobić w sumie? Ile mam monet? 7, nie 8, 8 monet. Jakieś mnóstwo achievementów. Ale mniejszą 11 monet. Kupujemy RIP and SOUL.
wygląda jak ten, jak mu tam było, brakuje mi słów, ale tak, raw meat, który uciekał, mniejsza, chicken. Okej, mamy kurczaka, pewnie też będzie srał. Coin chest, coin, dwa razy wood, żeby zrobić coin chesta. Okej, i rock. A ty masz rock, chociaż nie. Zaczniemy od czegoś takiego. Chociaż, nie trzeba villagera. Miło. Będziemy mieli skrzynkę, tutaj mamy mięso. Jej, nowego kurczaka mamy. Takiego new, to jest naklejką nawet nev. Bardzo milutko. Okej, wszyscy ludzie byli nakarmieni. Wiecie co, wydaje mi się też, że chyba powinienem zacząć trochę bardziej eksperymentować z tymi wszystkimi opcjami, które tutaj są. Ja tak czuję, że jeśli nie będziemy eksperymentować, to możliwe, że niczego nie stworzymy nigdy. Nic nam się nie uda. A rok, okej, tak, nic. A w sumie, tak. Osadników to można dawać do domu, czy co? Wiecie co, mam teorię. Najbardziej oczywisty sposób, a ja głupi nie pomyślałem. Dobra, mniejsza, a jedna moneta tam jest. Sprzedajmy to. Wyciągnijmy to. Humble Beginnings, Baribush, Rock. Jeśli to będzie tak jak... Tak! Baby, to było oczywiste. To było takie oczywiste, jestem taki głupi, że o tym nie pomyślałem. A no cóż, takie rzeczy to tylko dla mnie, gratulacje. Naprawdę jestem jopem. A dobra, mamy przy okazji Flinta. Tutaj też coś się crafci. Nawet nie wiem co i po co, ale tak. Jednego Flinta możemy zostawić. To tak. Humble Beginnings, będę większą szansę dać jakieś takie kłopoty i... soil kolejny, fajnie. Mógłbym to niby przerobić na tego, a jak to się nazywa, na... na gardena, ale czy potrzebujemy aż dwóch gardenów? Nie sądzę. Więc no, przerabię się szybciej. I co tutaj to query jak daje? Czemu gdzie? Nieskończony zapas kamienia. Miło, jeszcze trzeba będzie kamienia szybko, to przynajmniej mam jak to zrobić. I teraz tak. Zapauzujmy, żebym to wszystko... Nie może być zjedzone surowe, dzięki Salmonella. I tutaj, tak, w ten sposób się robi... jak to się nazywa? Kolejnego tego kurczaka. Chciałem powiedzieć królika, ale na szczęście się poprawiłem. Dobra, surowe mięso, zaraz zobaczymy, czy będzie dało się usmażyć. I dobra, karmimy. Wszyscy ludzie zostali nakarmieni. Zacznie z tym księżyc i... Oj. Oj, skończyło mi się pożywienie. A to nie znaczy nic dobrego. W takim wypadku może dobrym pomysłem byłby jednak pozyskać ogród. Tak. W ogrodach szybciej te krzaczki rosną z tego co zauważyłem, więc tak, będzie super. Potrzebujemy dużo, a nie mamy za bardzo niczego. Jak to chyba będzie dobry pomysł. I dobra, co tu jeszcze więcej mogę powiedzieć? Campfire. Sprawdźmy coś. Najprostszy sposób, a jednak działa. Można grillować mięso. Dobra. A ty idziesz do kopalni. Dobra, nie jest tak źle w tej kopalni. Jak tak patrzę, jagódka, super, ty tutaj, tak. Mam teraz 9. Dobra, czyli trzeba będzie po prostu mocno jechać z tymi jagódkami. Jak mówię, muszę też eksperyment zrobić. Okej, czyli kupa też może zmyć. Jak mówię, teraz będę różne głupie tu może połączenia robił. Ale po prostu chcę sprawdzić. Okej, berbasz. Wyszedł z gardena szybko, tak. Stone. Miło. Miło. Dobra. W sumie nie wiem, co więcej mogę tutaj teraz robić. Wszystko to się wydaje takie teraz trochę zastałe przez to, jak to teraz wygląda. Bo nie mogę kupić Humble Beginnings za trochę rzeczy. Ten tajemniczy klucz, który teraz można sprzedać. Curious
Cuisine. Nie wiem, co to do końca ma być, ale okej. Mamy mięso. Smażone. Party 2 i z... znaczy 3 i z 2 czegoś, nie rozumiem do końca, ale okej. Villager, villager, villager. Nie masz co robić, to szybko tutaj do kamienia. Do kamienia na pewno. Czy... ciężko mi stwierdzić, tak w sumie. Patrzę, co mamy znowu za dużo rzeczy. Dobra, dobra, mniejsza, mniejsza o to. Jej, drugi kurczak. W sumie... aha. Będę musiał coś zaraz sprawdzić. Ale tak za chwilę. O, kolejny. Dobra, najpierw karmimy, potem chcę wiedzieć, coś sprawdzić. A... okej, czyli mięso starcza dla dwóch osób. Ciekawe. I teraz sprzedaję cztery karty. Właśnie tego chciałem uniknąć. A jeśli musimy coś sprzedawać, to tak... zacznijmy od jajka, bo wydaje się takie najłatwiejsze do odzyskania i... cztery karty, kurczę. Nie, nie, krzaczek zostawiamy. Trzeba to niestety trzy jagody. Zacznijmy nowy księżyc i tak, teraz właśnie chciałem sprawdzić jedną rzecz. Może najpierw poczekajmy jeszcze, aż... pozbędziemy się roka. Okej. Dobra, da się polować na króliki. Wiecie, chcę sprawdzić, czy za nie się dostaje coś fajnego? Marchewka. O, okej. Ciekawe, czy da się posadzić potem marchewkę. Ale mniejszy niż jest z tym. Skoro można polować na króliki, to pozbądźmy się ich. Mam teraz kurczaki, które wydają się być przydatniejsze. Okej, dostaliśmy kupę, to teraz zobaczę, czy da się posadzić. Da się posadzić marchewkę, dobra. Super. Mam teraz za dużo kart. 7, 7, 7. 1 monet. Dobra, za 4 kupimy na razie Seeking Wisdom. Może coś jeszcze tutaj będzie, bo zauważyłem, że najczęściej są jakieś rzeczy. Offspring, dzięki. Teraz tego już nie potrzebuję. Coś jeszcze. Animal Pen. 2 razy plank. Okej. Nie wiem, jak zdobyć planka. 2 razy wood. Okej, plank pewnie jest z wooda, ale mniejsza. Do widzenia. Jeden raz Iron Bar. Super, jakieś totalnie nowe rzeczy, których nawet nie miałem pojęcia, że istnieją. I Villager, Animal Pet, okej, dobra. Jeśli się miał, to się sam zapiszę, więc tak. I co tutaj jest ostatnie? Berbasz. Czembusz, o, trzeci Villager, super. Mamy trzech, jej. A, i to jest tak. Coś tutaj więcej trzeba zrobić szybko. Na razie może nie. Ja w sumie muszę mieć aż tyle zbieraczy pożywienia. A chyba niekoniecznie, więc tak. Na razie się może skupić na czymś innym. A to można sprzedać potencjalnie. Kamienie, trzeba do czegoś kamieni. W sumie jedne, co mogę sprawdzić. A na razie cegły. Bo wiecie, tam mieliśmy receptę na cegły. I tak. Seeking Wisdom. I jeszcze jedno Seeking Wisdom. Zobaczmy, czy w końcu dostaniemy coś przydatnego. Mamy dzidę. Jeden wood, dwa sticky. Okej. Okay. Przyda się. Kolekcję krzaczków możemy zrobić tutaj w sumie póki co. Jeden, dwa sticky, a tutaj planks, trzy wood i villager. Okej. Okay. Tree, super. Ciekawe, czy tree można w ogóle, jak to się nazywa, posadzić. Obstawiam, że pewnie nie. O. A zanim w ogóle jeszcze coś, to i tak chyba warto byłoby pomyśleć o tym, żeby... jak to się nazywa? No może zacząć też trochę tutaj o tym myśleć, zanim będziemy tutaj tak dalej szastać wszystkim na prawo i lewo. Ale nie, no musi być jakiś sposób, wiecie, na posadzenie większej ilości drzew, bo jeśli nie, to drewno będzie strasznie tutaj wredne. Chociaż dobra, trzy drewna, jeden kamień pozwala stworzyć coś takiego, to query. Tylko, że na drewno. O, cegła jest warta 5. Skorzystam. Czyli trzy kamienie mogę zamienić na 5. Miło. Dwa jajka. A da się usmażyć jajko? Nie wiem, może trzeba dwa na jakimś jajecznicy? No i widać, nie tak, dobra, starczy tego. A ty rób tutaj, a ty mój drogi koleżko. Idź sobie tak.
Ty miałeś tutaj robić i... Czegoś mi tu brakuje, nie pamiętam, o co mi chodziło. O, zanim soil nabery, to może... Nie, drzewa nie można. Smutne. Smutne. Ale okej. Trzeba myśleć nadal o tym wszystkim. Mamy 9 monet. To w takim razie Humble Beginnings, jeden pak. Wood, stone. Idealnie. Musimy więcej shedów stworzyć, więc tak, tutaj tak. Ty w sumie też zrób patyka, czemu by nie? Chociaż nie, najpierw tree skończ. Hej, strasznie chaotycznie. Time to eat. Po prostu, well, shit. Inaczej tego nie umiem określić. All humans verified. Sell 5 cards. Chwila, co jest? Gdzie są jagódki wszystkie? Nie mówcie, że nie mam więcej jagódek. Jeszcze 3 karty. Rock. Stone. To może być kiepska decyzja, ale tak. I... w sumie nie wiem, co ostatnie. Nie no, wood będzie nam potrzebny i to bardzo. W sumie nawet może najpierw wood powinniśmy zbierać ze stone'em. A musimy sprzedać jeszcze jedną kartę. Soila nie ma mowy. Wiecie co? To może być głupie. Zrobię to tak. Czuję, że po prostu musimy to szybko jakoś ogarnąć, bo jest to niebezpiecznie. Nie rozwalaj tego, zrób to tak. Musimy mieć więcej drewna, bo widać, że drewno jest tutaj naszą piętą achillesową. Ty zrobisz cegłę, a potem szybko lecisz na krzaczki. Tak, dużo żywności musimy szybko ogarnąć. Dobra, a to ty, kolego, czy masz coś w tym do zrobienia? Na szybko? Chyba nie, dobra, to do quarry. Czy tam quarry, nie wiem, jak to do końca nazywać, ale tak... dobra, super jagódka. Logic and Reason, kolejna paczka. No proszę. A jeszcze nam tego Curious Cuisine zobaczyliśmy. Więc tak 5, kolejne 5. Wiecie co, to kupię po prostu, bo jeszcze tego nie widzieliśmy. I mam tutaj milk. Fritata. Egg potato. Nie mamy potato. Okej. Rav met. Czemu met w sumie? Nie met. Ale okej. Dobra. Milk. Nie wiem, co w sumie daje milk. Jedno, co mogę pomyśleć, co. Nie wiem, jakoś. Zadziałało. Okej. Ważne, że zadziałało. Abym tego nie żałował. Lumber Camp i Quarry. Okej, i tak nic lepszego nie zrobimy póki co. I... Milkshake. A, to jaki to miał sens w ogóle? Miał to jakiś sens? Bo nie, przyznam szczerze, nie zwróciłem uwagi na te statystyki wcześniejsze. Tak. Soil szybko. Musimy pilnować tego wszystkiego. Kamień. Jeszcze jeden kurczak w sumie, czemu by nie? Ej, 4 kurczaki to może być przesada, ale wiecie co, z drugiej strony byśmy mogli dzięki temu... omlet daje 3! Dobra, to chyba jesteśmy w stanie przeżyć dzięki omletowi. Lumber Camp. Dobra, quarry na razie możemy odpuścić. Quarry mniejsza. Ale okej. Jakoś sobie radzimy. Te berry też możemy chyba w sumie na razie odpuścić. O, idealnie. Możemy kolejnego shada zrobić. Idealnie po prostu. Czy coś jeszcze mam takiego ważnego do zrobienia? Nie, ale mój drogi kolego, zrób kolejnego shada. Niestety nie zdążymy, więc trzeba będzie w ostateczności posprzedawać dużo, podkreślam, dużo jagódek. Nie, dobra. Zjedzą te jagódki i inne rzeczy, więc może nie trzeba będzie sprzedawać i... Na coś trzeba. Aha, to 4 jagódki. Albo surowe mięso. Nie, to muszę sprzedać dużo, nie. A drogo, więc tak, okej. Start Nimun. I w sumie zaraz będziemy chyba już kończyć epizoda, bo tak patrzę, 35 minut mojego gadania bez sensu. Jednego ekranika. Nie wiem, w sumie czy jest coś więcej potrzebnego. Dobra.
Jak zrobicie to, to zaraz... A, właśnie mięso tutaj. Okej, czyli marchewki się po prostu powielają. Znacznie wolno się robią, więc trochę nieopłacalne. Okej, szedł. Kolejny. Szybko zatrzymujemy. Ty idziesz tutaj. A dla ciebie w sumie nie mam zadania. Więc... Tak, no do query. Query, wiadomo o co chodzi. Wow, ale tak to trochę... Aż trochę takie dziwne. Ili pensu, weźmiemy może w takim razie? Berry. Super. Rabbit, rock i berrybusz. Berrybusz do kolekcji. Berrybuszów w sumie. Rock. Właśnie, jak się robiło dzidę? Wood i dwa sticky. Dobra. W sumie zaraz możemy spróbować zrobić właśnie... jak to się nazywa? Brakuje mi słów. Właśnie Spira. Wiecie, zawsze coś. Nie wiem po co on, ale no... Chociaż dobra, podejrzewam, że jeśli wiecie, będziemy mieli ładnego Spira, to może będziemy w stanie polować na króliki lepiej. Czy coś? Dobra, mam więcej kurczaków, mam smażone mięso, super. Okej, jagódek chyba nam starczy, tak patrzę. Tak, nie musisz więcej. Mam dwa sticky i wood. A, samo się robi. Okej, co? W sumie... Mało jest tu rzeczy naprawdę, którymi możemy się zająć, tak jak teraz myślę. A, dwa kolejne jajka, jak miło. Czy potrzebujemy więcej kurczaków? Nie. Nie. Ale wiem, co by się za to bardzo przydało, więcej ognisk w sumie. I mamy dzidę. Nie wiem co więcej o tym powiedzieć. Jedno co tu spróbujmy może zrobić drugie ognisko za chwilę. No w sumie dobry pomysł. Ale zanim coś to spróbujemy uda. Nie, więc dajmy mu dzidę. To może być dobry pomysł. Wiecie, będzie dzigał wrogów naszych. Jej, wszyscy ludzie byli fednięci i... Strange portal just appeared. O. Nie wiem o co chodzi. It's shaking aggressively. Mi się ładuje coś. Dobra, mniejsza. Oto... czy mieliśmy jeszcze jakieś idee na jakieś inne budynki? Ciekawe, bo już nie pamiętam. Basic... Czegoś basic nie mamy. Building, animal pen, nie. Garden. Właśnie w sumie drugiego gardena by się przydało zrobić. Dwa stone, dwa woody. No problemo. I... Zdaje się mi liczyć, jak weźmie włóczynę. Akurat... to było zrozumiałe. Wolniejszy w pracy, lepszy w walce. Attack speed 1,5 sekundy, hit 380, damage 1,2. Nie wiem, jak to się różni od zwykłego, ale okej. Chciałem, żeby był łowcą królików, to... Mamy wspaniałego łowcę królika, który... prawie zginął od królika. Ale dobra, mniejsza. Tak... Bardzo, że się go pozbyliśmy, teraz weź to proszę. Tak, z drugiego ognisko potrzebujemy. Wiecie, będziemy mogli dzięki temu... O, jak to się nazywa? Szybciej działać z na przykład mięsami i... Goblin oraz szczur. A goblin, a monster with bot posture. Okej, czyli złą posturą. A tak to 2 sekundy, 50% szans na to, że nas trafi. I obrażenie 1-2, a szczurek 3 sekundy, 50% na to, że nas trafi. 1-1, a okej. Zobaczmy, jak to działa. I zaczniemy oczywiście od pozbycia się szczurka. Jej, kość, wygraliśmy. To teraz do goblina. Dobra, dawaj, strażniku. Niech będzie, że jesteś Zenek. Dobra, dawaj, strażnik Zenek. Jej, daliśmy radę. Jestem z siebie dumny. Dobra, weźmiemy jeszcze jednego kurczaka, czemu by nie? Mamy 2 i 3 jajka. To akurat będziemy smażyć. 2 drewna, po co tutaj drewno w sumie? Nie wiem, ale zrobimy zaraz kolejną szopę, bo widzę, że za dużo rzeczy mamy w sumie. Omlet, super, ale nie przejmuję się omletem. Surowe mięso, dobra. Garden, a właśnie garden, tak, gardena mieliśmy zrobić. Garden, 2 stołny, 2 woody. Nie jest to może najprzystomalniejsze, ale niech będzie. Idź tam może gościu. Tak, widać, że wolniej pracujesz. No cóż. Dobra.
sumie co więcej? Jesteś jeszcze do zrobienia takiego na szybko? Nie wiem. Ciężko mi stwierdzić, ta gra się wydaje taka przyjemna, prosta. Naprawdę dużo tutaj do robienia nie ma. W sumie, jak tak mało już zrobiłem, to powinien klikać taba częściej. Może to pozwoliło w sumie przyspieszyć na tyle, żeby coś ciekawego było. O, w sumie dzień się skończył, nawet nie zwróciłem tu uwagi. Ale tak, omlet. Widzę, że omleta mogą mocno żreć, marchewki też. Super. Nie muszę sprzedać jedną kartę. Decyzja prosta, jajko. Będziemy mieć tyle tych jajków, że teraz nie ma co się przejmować. I tak, no... Piękna sytuacja. Ale tak, na tym może zakończmy epizoda, bo jak mówiłem, nie czuję, żeby tu było dużo więcej do pokazania, do zrobienia. Nie wiem, może wyświetlenia mnie przekonałem, że jest jednak inaczej, ale na razie tak, na razie kończę. I cóż, mam nadzieję, że wam się podobało, bo jestem zauroczony tą gierką na swój sposób. Ale po raz kolejny podkreślam, nie będę tego więcej pokazywał, nie czuję, żeby to było sensowne. No i tak, ja sobie pewnie jeszcze dużo tutaj pogram. A póki co, jak mówię, tyle, więc no po prostu trzymajcie się i hej, hej. Przy okazji ciekawe jest tutaj zadanie Kill Skeleton oraz Explore Forest. Nawet nie wiedziałem, że to są tu jakieś exploringi, a tutaj coś takiego. Okej, okay, już wiem co zrobię, ale dobra, starczy tego naprawdę, hej.